i czekamy sobie. I witam kochani ponownie serdecznie i cieplutko niebo. Niebo jest czyściutkie, fajny wiaterek jest, nie ma upału. Pogoda przepiękna, tak zaczynamy nowy tydzień, bardzo się cieszę, że zaczynamy go razem, że będziemy się znowu miło witać, będą fajne, miłe komentarze. Ja już jestem po dentyście, po borowaniu. Jestem teraz tutaj w rynku. Także po wizycie u dentysty, troszeczkę od tego borowania, ząbek odczuwam lekki ból, ale tyle to nic. Są jeszcze większe bóle różnych innych chorych miejsc na ludzkim organizmie niż takim, tak, to wiecie, troszeczkę tak wierci tam. Ale fajnie jest, że już się w końcu to skończyło, że ząbek naprawiony, później jeszcze jeden będę naprawiał. Mam nadzieję, że będzie fajnie i się wyleczy po prostu, ząbki będzie na jakiś czas. Troszeczkę czekałem dłużej, bo czekałem na samą panią doktor. Ja się nie spóźniłem, troszeczkę poczekałem na panią doktor, ale uprzejma, bardzo miła kobieta. Jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dobry jest też chirurg szczękowy. No, każdemu takiego chirurga życzę, nawet jak skończyła pani doktor borować, założyła plombę, ząbek wyleczony i tak dalej. To właśnie i mówiłem, że chwalę tego pana chirurga, bo byłem u niego i było elegancko wszystko zrobione. Ona powiedziała, że też jest zadowolona, bo podjęła z nim współpracę, bo tam pewno się rozwija. Jeszcze wcześniej, z tego co wiem, nie było tam chirurga szczękowego. Teraz jest, bo pani doktor tylko leczy, nie wyrywa. No i ja powiedziałem, że ja również jestem zadowolony i ona powiedziała, że też jest zadowolona ze współpracy z panem chirurgiem szczękowym. I tyle. I teraz trzeba do domku iść odpocząć, coś zjeść, do pracy. I pewno się jeszcze będziemy widzieć. Danusia jest, z tego co wiem, w tej chwili w domu. Tam coś sprząta. Jak przyjdę, odpocznę, też pomogę. Codzienne, zwykłe życie, kochani. Dbajcie o ząbki. Nie bać się, bo teraz są tak szybko obrotowe te wiertła. I w ogóle znieczulenie. Nie wiem, jak, na czym to polega, to znieczulenie, które robią. Ja miałem tradycyjnie przy wyrwaniu tej górnej siódemki, to tradycyjnie igła i cyk. A tutaj, co do borowania, to jest, nie wiem, czy to światłem jest zrobione. W ogóle się tego nie czuję. W ogóle nawet człowiek nie wie, kiedy to znieczulenie jest podane. Także nie bójcie się, tylko dbajcie o ząbki. A ja powolutku będę szedł ku domowi, będę się udawał. Dobrego jeszcze raz wam życzę, kochani, startu w nowy tydzień. Zdrówka, zdrowych zębów i w ogóle ogólnie, żebyście się nasi widzowie, żebyście się dobrze czuli, żebyście byli zdrowi, żebyśmy się tutaj spotykali jak najdłużej i do zobaczenia, do później, pa. O, ten jakiś duży samochód, a ja właśnie w tamtym kierunku się udaję, także gasimy kamereczkę, idziemy do domu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, pa. O, ja już na dworcu autobusowym, kochani. Pogoda dalej niezmienna jest, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, chociaż ostatnio mi ktoś powiedział, pogoda fajna, zależy co się robi, bo jak się tylko spaceruje, no faktycznie to jest istotne, jak się tylko spaceruje, to jest fajnie, ale gdy się pracuje na przykład fizycznie, no to już fajnie nie jest, bo w tym słońcu, no faktycznie nie byłoby łatwo. A podoba mi się ten dworzec, dlatego że jest czyściutki, nowy. Są stołeczki tam, można sobie usiąść. W środku jest czysto, w zimie jest ciepło, także to nie jest jakiś tam przystanek, wiecie, słup i nic więcej, tylko fajnie to jest zrobione, bardzo ładnie wygląda, jest czysto. Tutaj ktoś pewno pilnuje tego wszystkiego. Autobusów, proszę, jest busików od groma. Dzień dobry moi kochani, zabieram was dzisiaj do Biedronki. Zobaczymy, jakie są poniedziałkowe nowości. A pogoda dzisiaj zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, mamy tutaj takie ładne
od razu na wstępie kwiatuszki. Są promocje różnego rodzaju na ptasie mleczko. Tutaj na te wafelki. I zobaczcie, jakie są śmieszne naczynia, na przykład na frytki. Naczynia są po 12 zł. O, taki rożek na przekąski. Śmieszny nawet. Tu mamy jakieś takie półmiski do hot dogów. Praska do hamburgerów. Co tu jeszcze mamy? Zaraz zobaczymy, tutaj jakieś takie buteleczki. Aha, do sosów. Butelka do wciskania. No tutaj taki miękki plastik, że można łatwo coś tam wycisnąć. Jakiś ketchup, jakiś sos inny, zrobiony samodzielnie. No i tu jeszcze mamy do hot dogów coś. Patrzcie, jakie śmieszne. Kroi hot doga na drobne kęsy. O. Też śmieszne. Śmieszny gadżet, jak ktoś lubi, to może sobie zaszaleć. No, a co tu jeszcze mamy z takich innych? Dużo zabawek jest teraz, wiecie, się zbliża Dzień Dziecka, no to wiadomo. Różnego rodzaju zabawki. Tu takie bardziej artystyczne jakieś. Dekorowania, ale nie wiem, co to jest. Zestaw kredek. Jeszcze taką chrypkę mam poranną. To jest fajne. Szczególnie jak moje dziewczyny młodsze były, to lubiły te masaki. Taki zestaw 60 sztuk, 50 zł. Zestaw misek takich szklanych z pokrywką. 30 zł. Albo takie pudełka. Kolorowe. Z kolorowymi przykrywkami. Są okulary takie do czytania. Oczywiście z myślą o Tomku, ale nie ma czarnych, takich zwykłych. Są jedynie albo takie ciemniejsze trochę. No. Wezmę mu, bo już mu się całkowicie zepsuły. Tu jest cena, zaraz zobaczymy, jaka cena. O ile mi się uda, bo chyba mi się nie uda. $10. Wzięłam sobie koszyczek, bo na początku zapomniałam o nim. Teraz jeszcze idę po ser. Zobaczę, czy jest masło w promocji. Z Biedronki to chyba wszystko. Później pójdę do Lino jeszcze. Masełko jest na promocji. Jedno plus jedno gratis, ale to jest z aplikacją tylko. A ja nie mam aplikacji niestety, więc sobie wezmę przy zakupie trzech. Wtedy kosztują 3,33. No i w sumie to wszystko w Biedronce. Idziemy do kasy i lecimy jeszcze do Dino. Także zobaczcie, zakupki nie za duże. To, co jest faktycznie potrzebne. Teraz tutaj wysuniemy. Te płyny lubię, wiecie, do makijażu, ale najbardziej lubię różowe. Akurat nie było. I te. Też Wam polecam te kuleczki antyperspiranty. I one kosztują 5 zł. Niecałe nawet, o 4,49. Serek 5,76. Masełka 3 wzięłam. Zaraz je wyjmiemy tutaj sobie. I tak. Gdzie tu jest kod? Nie widać.
okulary. No niestety, takie tylko były. Nie było czarnych. No ale wiecie, jak już zupełnie się rozwaliły, no to 10 zł. No to już trzeba jakiekolwiek wziąć. Dobra, i jeszcze skasujemy. Umieść artykuł w strefie pakowania. Umieściłam, tylko już są lekkie i nie widzi tego. No to mi się odliczyły te masełka, także jest promocja na masła. Płacimy i wychodzimy. Hej, hej, hej. Ja już w domu. Woda mineralna. Tyle do wypicia. Także na zdrówko. Bardzo się chciało pić. Dużo pijcie wody, kochani. Dużo pijcie wody, zwłaszcza ci, którzy mają problemy nerkowe. Filtracja musi być i pije się dużo, dużo wody. Mnie też tak lekarz doradził, bo też miałem i mam problemy z nerkami, więc nawet jak się nam nie chce pić, to lekarz mówi zawsze, gdzie jakaś buteleczka wody, żeby była i sobie tam co jakiś czas pociągać z tej buteleczki. Kochani, tutaj mam podgląd na telewizję, na TVN24. Oglądam ten serwis. Ciągle pożary. Nie wiem, czy słyszeliście. Bez przerwy gdzieś się coś pali i to takie poważne. Poważne te pożary są, bo spaliły się autobusy. Nowe sypisko śmieci, no to wszyscy wiedzą, że się pali na Śląsku, ale tutaj w Grodzisku Mazowieckim, nie wiem, co teraz chyba mówią nawet o tym, znowu dach szkoły się spalił. Także ewakuacja była młodzieży ze szkoły. Kurczę, nie wiem, wiecie, nie wiem, co o tym sądzić. No jeśli chodzi o te autokary, o te autobusy, ciężko powiedzieć, czy to był przypadek. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać na ten temat, nie byłem tam. Ale kiedyś też była taka afera, że paliły się autokary jakiejś dużej firmy, bo konkurencja, było nawet powiedziane, że jest podejrzenie nieuczciwej konkurencji. No wiecie, to są milionowe straty. To jest bankructwo właściwie takiej firmy, gdzie autokary się spaliły. Jakby ich było nawet 10, wszystkie się spaliły. Koszta niesamowite. No to jest bardzo nieuczciwe, to jest właściwie takie, można powiedzieć, mafijne zachowanie, gangsterskie. Spalić konkurencję. Nie wiem, jak było w tym przypadku. Niech to bada policja, niech to badają technicy, co tam się stało. Ale to jest takie zastanawiające. No, dużo tych pożarów jest. No, ja nie mówię, że ktoś dach szkoły spalił, że to spali jakiś uczeń, ale ja akurat się skupiłem na tych autobusach, bo kiedyś była podobna sprawa właśnie. No żal, współczuję właścicielowi tej firmy, prezesowi tej firmy, bo to są koszty niesamowite i właściwie firma do zamknięcia. Też uważajcie na siebie. Też jak jesteście w domu, nie zapominajcie, wszystko wyłączajcie, bo też są pożary mieszkań, pożary domów, zwarcia instalacji elektrycznej czasami się robią, także to wszystko sobie posprawdzać, powymieniać, jak macie aluminiowe, na miedziane. Ja wiem, że to jest spory wydatek, ale wiecie, no przynajmniej można w przyszłości uchronić się od jeszcze większej tragedii. A ja dzisiaj cóż, no byłem u tego dentysty. Przepraszam bardzo. Byłem u tego dentysty, jestem zadowolony. Nic mnie już nie boli. Ja nawet widzicie, cukiereczka sobie tak zsię troszeczkę. Bardzo się cieszę, bo na początku mnie bolało pod plombą. Wiecie, bałem się, że może tam się coś dzieje złego, ale się okazuje, nawet Danusia wyczytała mi tam w internecie, żebym się niczego nie obawiał, ponieważ no to jest naturalne zjawisko i ona też tak miała i no bolało mnie od samego rana do, nie wiem, która jest godzina w tej chwili. W tej chwili jest, już za 25, więc dla was będzie vlog chyba dzisiaj trochę później. Spróbuję zdążyć na 18. Że jest to zjawisko po prostu jak najbardziej naturalne i samoczynnie znika. No i w moim przypadku faktycznie zniknęło, nic mnie nie boli. Cieszę się bardzo. Jeszcze są dwa ząbki do leczenia. No to mam na czerwiec, to w czerwcu będziecie za mnie trzymać kciuki. Chciałem wam oczywiście podziękować bardzo za to, że te kciuki trzymaliście, bo to jest takie miłe. No ja akurat tam szorcika tylko zdążyłem wrzucić i to tak, wiecie, po cichutku.
No widziałem, że już pani doktor przyszła. Ja byłem pierwszy, jak się okazało. Troszeczkę czekałem na tą panią doktor. No i tam pani asystentka chyba. Więc nie chciałem tam kręcić vloga, tylko takiego, wiecie, cichutkiego szorcika się zrobiło i już. Ja przebiegło bardzo fajnie. Bardzo fajnie i namawiam wszystkich, żeby się po prostu nie bać. Ja też tak dawniej podchodziłem do sprawy, przyznaję się, bałem się iść do dentysty, a tu się okazuje, że no nie ma się czego bać. Najlepiej iść, jak jest ta malutka dziurka, niż wiecie, później więcej płacić i więcej cierpieć, czy leczyć kanałowo. Leczyłem, wiem jak to jest. Także dbamy o zęby, dbamy o zdrowie. A dzisiejsze popołudnie, no cóż, ja jeszcze na pewno będę musiał wyjść do pracy, także korzystam z chwili, że mam wolne, to coś ponagrywam, może później i Danusia dołączy. Obiadik żeśmy zjedli wszyscy wspólnie, był bardzo pyszny, ten sam co wczoraj. Także, znaczy dla mnie dzisiaj był troszeczkę inny, dlatego że obrałem za dużo trochę ziemniaków. Danusia mówi, no, za dużo ziemniaków zostanie. Ja mówię, dobra. Zjem również z ziemniakami, bo przeważnie gulasz z sosem to ja jem z kaszą i zawsze tak było i chyba tak już zostanie. Ale akurat więcej mi się obrało i powiedziałem, dobra, nic się nie stanie, zjem. I sobie zjadłem z ziemniaczkami. Wszystkiego nie zjadłem, bo już mi się nie zmieściło. Tak się objadłem. Ale bardzo lubię takie jedzenie. Oj, bardzo lubię. Nie wiem, jak w restauracjach gdzieś bym zamówił takie danie, jak smakuje, bo nigdy nie próbowałem akurat tego dania, no ale w domu, jak sobie sami zrobimy, to nas też cieszy i bardzo, bardzo pyszny jest. Chociaż nam się tak marzy, żeby właśnie jechać gdzieś na wycieczkę, zjeść coś fajnego. Aha, chciałem wam powiedzieć, kochani, że jeśli będziecie w Gdyni albo będziecie w Toruniu, bo tam ta sieciówka duża też jest, to polecamy również z Danusią bardzo serdecznie i bez obaw restaurację Manekin. Obsługa jest po prostu niesamowita. Zobaczycie od razu, jaka jest tam obsługa. Super. Czy to w Toruniu, czy w Gdyni. To standard ten sam. Chociaż w Toruniu to mi się wydaje, że to był pierwszy lokal, o ile dobrze pamiętam, i najstarszy z tych wszystkich manekinów. Ale jedzenie mają przepyszne. Jedzenie przepyszne, obsługa świetna, także jak będziecie gdziekolwiek jechali i chcielibyście dobrze zjeść, a byliście właśnie w tych miastach, co powiedziałem, to możecie iść. Myśmy już kilka razy filmowali. Ja filmowałem w Gdyni i w Toruniu byliśmy. To nie wiem, czy tam filmowałem, nie pamiętam, ale pewno tak. Coś tam troszeczkę filmowałem. Tego manekina. To naprawdę mają świetne jedzenie, wiecie, plus taka właśnie super obsługa. Jest tylko tak, że jak się wchodzi do manekina, to nie zajmujemy od razu stanowiska, stolika, tylko czekamy. Czekamy na obsługę. Zresztą jak się wchodzi, to jest taka duża tabliczka i jest napisane, że obsługa nas zaprowadzi do stolika. No to tylko z takich może ciekawostek bym powiedział. To takie coś jest. A obsługa, jedzenko, pyszniutkie. No mnie się marzy, żeby znowu pojechać, ale tym razem to jakbyśmy pojechali do Gdańska, moglibyśmy przenocować, jakby było taniej, to byśmy przenocowali w Gdyni. A z Gdyni do Gdańska, no wiadomo, bardzo bliziutko. Także zobaczymy jeszcze, jak to życie nam się potoczy, czy pojedziemy akurat w to miejsce, bo to wiecie, my sobie planujemy, a może być zupełnie inaczej. Ale tak mi się to, ta Gdynia spodobała, że jeszcze bym pojechał. No, do Orłowa bliziutko. A może w samym Orłowie nam się kiedyś uda gdzieś tam przespać jedną nockę i sobie pojechać dalej. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie takie plany, jak żeśmy mówili na ostatnim vlogu. Kukuleczku, kukuleczek robi dym. No to plany planami, a życie mnie. I nie wiadomo jak będzie, ale jeśli pojedziemy, to znowu spełnimy swoje marzenia, bo będziemy jeździć, nie będziemy musieli w garach mieszać, znowu będziemy jedli coś fajnego, coś smacznego. No i mówię o manekinie, wiesz? No właśnie, ja się tu kręcę, bo wiecie, ja... No, bo Danusia ma tutaj troszeczkę pracy, a ja sobie za ten czas ja vlogacka. Zmieniam pościel dziewczynom, bo dzisiaj im wyprałam, więc będą miały świeżą, dzisiaj pachnącą pościel, dlatego tam, wiecie, trochę zajęta jestem. Ale słyszę, co Tomek mówi i
No i popieram, że manekin ma pyszne naleśniki, pyszne zupy, krem. No, rewelacja. A, i jeszcze barszcz czerwony. No, zupki też właśnie, super są. Barszcz czerwony, zapomniałem właśnie powiedzieć o tym, bo Danusia tutaj wymieniła, jakie dania są pyszne w manekinie. Przepraszam, że tego jem, ale już nie będę jadł. Ach, pyszna mineralka. To właśnie barszcz czerwony. No na pewno to nie jest barszcz z torebki. Na pewno to nie jest knor. Robione na miejscu przez kucharza. Coś pysznego. I wiecie co, ja na przykład też botwinkę lubię, ale nie lubię słodkiej. To tego to od razu bym powiedział, nie próbujcie, bo słodka, chyba że lubicie. Ale tam w manekinie jest po prostu pychota. I najpierw było tak, że czekaliśmy na inne dania. Najszybciej był barszcz czerwony. I to właściwie taki kelner mi polecił, bardzo, bardzo miły w Gdyni, w manekinie. I później żeśmy pojechali znowu na następny rok, następny wyjazd. I ten sam kelner był, ja mu powiedziałem, mówię, proszę pana, przyszedłem specjalnie na ten barszczyk czerwony. No mówię wam, tak świetnie doprawiony, prawdziwy barszcz, nie żaden z torebki. No bomba, bomba po prostu. Gdybym tam mieszkał bliżej, to nawet gdyby mnie nie było stać na pełny obiad, to bym sobie poszedł na taki barszczyk i z czymś tam, nie wiem, drobnego coś zjeść. No, to pyszne, pyszne, pyszne jedzonko. Także nabieramy takiej pozytywnej energii, będziemy myśleć co do wyjazdów. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć i kurczę, wyleciało mi z głowy. A, o tych pożarach, że jak na pewno śledzicie informacje, o teraz tam coś mówią, ale musiałem ściszyć, bo wiecie, prawa autorskie to mnie zaraz dojadą i byle jaka muzyka i zaraz będzie wszystko wyciszone. No to o tych pożarach, żebyście właśnie też uważali na siebie, kochani. Uważajcie również, jak będziecie gdzieś wyjeżdżać, będą jakieś dłuższe weekendy, w ogóle się zaczną wakacje, to pamiętajcie o tym, że nie bójcie się zwrócić komuś z rodziny uwagi, że tam wypił piwko czy dwa i trzeba mu zwrócić uwagę, nie jedź samochodem, idź, nie kąp się, kurczę. Wiadomo, że wiecie, ja tak mówię o niepiciu alkoholu. Jeśli ktoś nie ma problemu alkoholowego, bo to jest bardzo poważna choroba duszy i ciała, to kochani, może się napić. Owszem, może się napić przy jakiejś okazji wyjątkowej, kieliszeczek jakiejś wiśniówki, czy nawet jakieś piwko, no przecież wszystko jest dla ludzi, ale nie nad wodą i nie dawać złego przykładu młodzieży, bo wiecie, młodzież chłonie wszystko jak gąbka. My też byliśmy kiedyś młodzi i też żeśmy mówili, o, ten chłopak to tamten, ten co ma 20 parę lat, to on tak robił albo coś tak robił. Wiecie, takie głupie przykłady, ale takie, wiecie, o co, rozumiecie mnie, o co mi chodzi. Że mnie to bardzo czasami irytuje, że starzy ludzie wiekiem już dają bardzo, bardzo zły przykład tym młodym ludziom. Że na pewno będę o tym przypominał. Na pewno będę to chociaż raz w tygodniu gdzieś tam krótko, bo nie będę robił vlogów specjalnie na ten temat, bo to nie jest kanał tematyczny o uzależnieniach, tylko wiecie, towarzyski, rozrywkowy. Ale na pewno będę przypominał, bo widzę później, jak się to czyta, słyszy się od znajomych, że gdzieś tam znajoma ma inną znajomą, gdzie się jej syn 19-letni utopił. No utopił się, bo pił alkohol i albo po prostu brawura i nieodpowiednie zachowanie. Nie skakamy również do wody, nie szpanujemy. Mówcie to swoim młodym dzieciom. Młodo dorosłym, że tak powiem, jakimś tam 19-20-latkom, żeby nie skakali do nieznanego akwenu wodnego, bo tam może być wszystko, tam może być ogromny głaz, tam może być wysypisko śmieci, tam może być wszystko i w najlepszym wypadku złamie kręgi i będzie jeździł na wózku, to w najlepszym wypadku, a najczęściej są po prostu utonięcia, także to będę na pewno o tym przypominał, bo mnie to po prostu nieraz wkurza, że wiecie, no ktoś idzie z rodziną po prostu na spacer, jest piękna majówka albo zaczynają się wakacje, a jedzie pijany bydlak, przepraszam za określenie, no bo jak mam nazwać to, mnie to wkurza po prostu, no i zabija
czteroosobową rodzinę. Nie? Mało to takich przypadków było, że rodzina jechała wycieczka rowerowa, a kierowca cztery osoby ściął po prostu jak nie wiem, jakąś trawę i zabił wszystkich na miejscu, albo ściął przystanek i no niestety, to powinny być bardzo, bardzo moim zdaniem surowe kary. Bardzo surowe kary, tak jak kiedyś mówiłem, a człowiek pijany, złapany w recydywie, to powinno być odbierane prawo jazdy, on powinien być przymusowo leczony. Więc żeby to dało pozytywny efekt, to surowe kary i my też powinniśmy świecić przykładem. Nie tak, że siedzi on od nas, koło nas, nie wiem, 16-letni chłopak czy dziewczyna, a my dorośli siedzimy na plaży i pijemy sobie wódkę, tak jak ostatnio pokazywali właśnie plażę nad morzem, co było w piasku. Butelka czystej wódki, nie piwo. 40% alkohol. No, na słońcu, na plaży sobie pić i później wskakiwać do wody. Bardzo to mi się nie podoba i mnie to wkurza po prostu, mnie bardzo irytuje. Także kochani, bezpiecznych, jeśli gdzieś wyjeżdżacie, to bezpiecznych, jak najbardziej bezpiecznej podróży, bezpiecznego powrotu. I pamiętajcie, zabieramy głowę ze sobą i nie pijemy alkoholu i oczywiście nie zażywamy żadnych innych środków odurzających. Można się świetnie bawić, my z Danusią nie pijemy alkoholu, bo po prostu nie lubimy. I wiemy dobrze o tym, że można się bez alkoholu i jakichś innych tam ulepszaczy rzeczywistości bawić. Można się bawić bardzo fajnie, do czego oczywiście Was namawiam razem z Danusią w jej imieniu też. No i będziemy powolutku kończyć tego vloga. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy nowym widzom, bo są nowi widzowie, którzy piszą do nas bardzo, bardzo, bardzo miło. To się fajnie czyta. I ja też czasami, wiecie, to jest, ja Wam wytłumaczę, to jest tak, jak my wstajemy rano na przykład i są z nocy, ktoś jeszcze wrzucił jakiś miły komentarz. Pijemy kawkę, jemy śniadanie i czytamy ten komentarz, to nam się aż oczy świecą. Takie mamy, wiecie, szkliste oczy, bo to jest bardzo, bardzo miłe. Przynajmniej ja to bardzo tak odbieram emocjonalnie i czasami dosyć emocjonalnie odpisuję, bo tych buziek to tam daje mnóstwo. No ale to jest taki dowód wdzięczności. Oczywiście te buźki, wiecie, nie oznaczają nie wiadomo czego. Zresztą wszyscy tutaj widzowie mnie znają z tego, że zawsze buźkę, kawkę i łapkę daję i żeby było miło. Także za te komentarze Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam też za to, że po prostu jesteście. Że nie gadamy po próżnicy, że są ludzie, tak jak powiedziałem kiedyś, z otwartym umysłem na świat, na różne sprawy, że nie panuje na kanale jakiś ciemnogród, tego powiesić, tego spalić, ten ma w sobie diabła. I wiecie, bo to w XXI wieku takie gadki to... Ja myślę, że dzisiaj też jest święta inkwizycja, tylko po prostu nie palą na stosach, tylko palą w internecie. Ten nawiedzony, ta twierdzi, że diabeł, a mnie strasznie śmieszy. Dlatego się cieszę, że u nas są tacy fajni widzowie, naprawdę z takim, że tak powiem, światowym umysłem. Za to Wam serdecznie dziękujemy. Może kiedyś będziemy gadać na jakiś poważniejszy temat, bo też byśmy chcieli porozmawiać o różnych takich sytuacjach, które mogą dotyczyć nas, albo dotyczą niektórych nas, ale to się jeszcze przygotujemy na taki temacik, na taki vlog, to zobaczymy też, co, jak Wy na to zareagujecie. Póki co, dobrego popołudnia, byleby do piątku, kochani, w zdrowiu i bezpiecznie oczywiście, przypominam, wszędzie, gdzie jedziecie, musicie myśleć, mieć oczy dookoła głowy, kierowcy swoje, ale my piesi też swoje, czasami kierowca nie jest winny, czasami winny jest pieszy, czasami winny jest rowerzysta, jak się to wszystko obserwuje, jak niektórzy rowerzyści jeżdżą, czy ci ludzie na tych hulajnogach, to już też temat obrabiałem, nie będę się powtarzał, mówiłem o tym. Wszyscy musimy uważać. Wszyscy musimy być uważać i być po prostu uprzejmi. Wtedy nasze życie jakoś będzie fajnie wyglądało. Do zobaczenia, do jutra. Ale się rozgadałem. Ho, 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 ho. A już nie będę przynudzał. Nie będę już przynudzał. Dziękujemy bardzo. Do jutra. Fajnej nocki. Dobrych senków. Do zobaczenia. Cześć. Buźka.